Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rozważamy list Jakuba. Następną część tego listu będziemy czytać kolejne teksty. Temat nosi tytuł Miłość i prawo. Wraz ze mną dzisiaj w studium biorą udział Klaudia, Waldemar, Janusz, a ja mam na imię Mieczysław. Może na wstępie pomodlimy się jak zawsze. Rozpoczynamy nasze studium. Tak i teraz poprosimy Boga o obecność i o błogosławieństwo. Nasz dobry Panie, Boże Wszechmogący, dziękujemy z całego serca za Twoje błogosławieństwo, że możemy studiować tak swobodnie Twoje Słowo, rozważać Jego aspekty i poznawać przede wszystkim Ciebie poprzez to Słowo, a także to, jak mamy żyć. Ty, Panie, jesteś miłością, a jednocześnie prawem, które mówi nam, jak mamy żyć. Dzisiaj na ten temat rozmawiając, chcemy jak najlepiej to zgłębić. Prosimy Cię o Ducha Świętego dla nas oraz dla wszystkich tych, którzy będą uczestniczyć w naszym studium. W imieniu Jezusa Chrystusa o to proszę i dziękuję. Amen. 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 Wspomnieliśmy o tym, że dzisiaj mówimy o miłości i prawie. I powiem wam, że jestem troszeczkę tak pod wrażeniem tych starożytnych kaznodziejów czy nowotestamentowych pisarzy, jakkolwiek byśmy je określili, że pisząc swoje listy, księgi, przesłania, w zasadzie nic tam nie podawali takiego nadzwyczajnego czy nowego. Ale w tych przesłaniach, szczególnie pisarzy nowotestamentowych, kryje się taka piękna myśl i potrzeba też dla ludzi, by inaczej po prostu spojrzeli na swoje życie. I w kontekście tym, które mamy dzisiaj, czyli miłość i prawo, no chciałbym was zapytać, jak pogodzić miłość z prawem? Czy jest to możliwe? Ja myślę, że akurat w tym kontekście religijnym to jest coś, co jest nauką Pana Jezusa przez cały okres Jego tutaj pobytu, a słowo, które studiujemy, zapisane w Piśmie Świętym, jest wyrazem tego, że prawo i miłość niemalże są tożsame. Ale w czasach Pana Jezusa miłość była rozumiana wówczas dosyć opacznie i to, co Pan Jezus przedstawiał, było dosyć rewolucyjne, ale głównie dlatego, że trudno było im zrozumieć starożytne zapisy, czyli w Starym Testamencie zapisy miłości wcale nie są rewolucyjne, czy brak ich, on wcale tam nie występuje, wręcz przeciwnie. Czytając Nowy Testament możemy paralelnie odnosić się właśnie do starotestamentowych wypowiedzi o miłości, ale pojęcie tej miłości nie mogło być zrozumiane dopóki nie objawił się Pan Jezus. To On swoim działaniem i swoim dziełem, jakiego dokonał, pokazuje głębię tej prawdziwej miłości. To jest inna miłość, którą dopiero chrześcijaństwo w tym pierwszym wieku, objawione przez Pana Jezusa, daje obraz tej głębszej miłości, która prowadzi do zmiany osobowości niemalże człowieka, który przemienia umysł. To jest zupełnie inna miłość, nim się starożytność pojęła tę głębię tej miłości. No ale mamy Jezusa, wspomniałeś tutaj, prawda? Tak. No i właśnie w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, jak doszło tam do pogodzenia, prawda, religijnego obowiązku, albo jak nie doszło do pogodzenia religijnego obowiązku z poczuciem obowiązku wobec potrzeby człowieka drugiego? Czy czasami tutaj nie ma jakiegoś problemu w tym wszystkim?
jak taki kapłan może zostawić swoje obowiązki i pochylić się nad drugim człowiekiem, prawda? No, w końcu to jest jakiś przepis, który ten kapłan ma i prawo, jakie tam występowało, prawda? A jednak zachował się tak, jak zachował się. Jezus o tym wspomniał. Przypowieść o tym Samarytaninie, który okazał się częściowo poganinem, czy w połowie poganinem, o wiele bliższym Bogu niż faryzeusz czy kapłan, który przechodził, przedstawia Pan Jezus w sposób, żeby został zrozumiany. Czyli ta przypowieść z jednej strony jest przypowieścią, ale z drugiej strony jest odbiciem ówczesnej rzeczywistości. Nie brakowało w tamtym czasie ludzi, którzy by pojmowali głębię jednak miłości, żeby posiadali tę swoją jakąś dobroć w charakterze, to, żeby rozumieli innych, żeby zależało im na kimś bardzo głęboko. To też ten Samarytanin pokazuje takie zachowanie, że udziela tej pomocy. Pan Jezus zwraca uwagę i kapłanowi, i faryzeuszowi, że nie mogą przedkładać jakichś urzędowych działań nad działanie dla człowieka. Czyli miłość generalnie ma się skupiać na człowieku i prawo nie może być ponad tą miłością. Czyli prawo jest dane dla człowieka, prawo, a nie człowiek dla prawa. Dokładnie. Tak, czyli nad prawem góruje miłość, tak? Jesteśmy tego zdania. No dobrze, ale tutaj niektórzy usprawiedliwiają Samarytanina, bo nie był kapłanem i nie był lewitą. No ale kapłan śpieszył, prawda, do zgromadzenia, gdzie miał obowiązki pewne, nie? I ciekawa rzecz, to wspomniałeś też o tym, ale czy jakiekolwiek obowiązki są ważniejsze od życia, czy ratowania życia drugiego człowieka? Jak myślicie? Bo pewnie częścią lekcji jest to wszystko, tak? Ja jakby patrząc na historię miłosiernego Samarytanina, przenoszę to na dzień dzisiejszy i wielokrotnie sumienie mi się odzywa. I takie przykłady życiowe mi się od razu nasuwają, nie otwierając tego studium, ale słysząc tytuł Miłość i Prawo, to jakby na pierwszy rzut oka, jak to się mówi, jakoś to nie jest ze sobą powiązane. Miłość to wszyscy wiemy, co to jest, albo przynajmniej tak nam się wydaje. Raczej to drugie, tak wydaje czasami. A prawo, no to prawo. No, jeśli jedziesz 120 na godzinę samochodem, gdzie jest to ograniczenie do 90 i zatrzyma cię policja, poniekąd z miłością mówiąc do ciebie dzień dobry, poproszę dokumenty, prawda, mandacik 250 i to jest prawo. On był uprzejmy, ale czy my mamy na tyle w sobie teraz tutaj zrozumienia i miłości, że rozumiemy, że przekroczyliśmy prawo, czy też wyrazimy jakby miłość. A to jest taki jeden przykład, jakby taka mała odskocznia. I drugi przykład, który nawiązujący też do podróżowania samochodem. Ilekroć widzę ludzi, którzy próbują łapać stopa. Ludzie, którzy potrzebują pomocy. Często. Bo nie stać ich na bilet, bo spóźnili się na autobus, bo coś tam. I próbują. I teraz, jaka jest reakcja kierowcy? Jaka jest moja reakcja? Czy zatrzymam się, zjadę, zwolnię, poświęcę czas, wezmę go, czy nie? Jest taki ułamek chwili, w którym człowiek decyduje się, czy pomoże, czy nie. To są różne rzeczy. Czy mam miejsce, nie mam miejsca, co jadę, gdzie, dokąd jadę, czy coś jest ważniejsze. I myślę, że w tym przykładzie miłosiernego Samarytanina, bo jakby Waldemar wspomniał, że on pokazywał miłość. W tym całym przykładzie jakby Pan Jezus pokazuje, że to jest pęd ludzi za jakąś sprawą, w jakiejś ważnej sprawie i reakcja tych ludzi.
Samarytanin, myślę, że to było jego naturalną reakcją, że interesował się drugim człowiekiem, że chciał pomóc drugiemu człowiekowi. Bez zastanowienia, bez kalkulowania kosztów. Może żył wśród takich zwykłych ludzi, prawda, którzy no, nie myśleli zbyt wysoko o sobie, czy nie byli zaangażowani w jakiś pewien urząd, prawda? Może często łatwiej jest takim ludziom, prawda, decydować. Ale wiecie co, chciałbym, żeby to, żeby nasze studium poszło troszeczkę dalej, bo mamy też pewne zwyczaje, pewne normy, które w tamtym czasie w starożytności obowiązywały, no ale czy dzisiaj nie obowiązują? Może przeczytajmy z listu Jakuba, z 2 rozdziału, pierwsze 4 wersety. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? No właśnie. Jakub pewnie dostrzegał problem, który w tamtym czasie istniał. I to jest rzecz, która być może dotyczy czasu współczesnego, prawda? Na pewno dotyczy. Więc jak rozumieć to, jak interpretować prawo i miłość. W zasadzie tutaj chyba miłość stoi na pierwszym miejscu. No ale jak wypośrodkować te rzeczy? Skoro panowie byli panami, no a biedacy to biedacy byli, no i wyglądali też tak i nie było trudno rozróżnić. I dzisiaj też dożywamy może takich czasów, gdzie też jest nietrudno rozróżnić tych, którzy wybierają chleb gdzieś tam w koszach na śmieci, no i tych, którzy żyją w obficie, nie? Więc jak tutaj udzielić tej odpowiedzi, by właściwie interpretować? Ja myślę, że w tej kwestii nic się nie zmieniło. Mówi się nawet wręcz o jakby gorszej sytuacji niż nawet kiedyś. Kiedyś, jeżeli był jakiś pan, to już z daleka było widać, że on jest pan. No i to utrzymywało jakiś porządek w społeczności. Każdy wiedział, gdzie ma swoje miejsce i ze względu już na wygląd. Dzisiaj pomiędzy bogatym a biednym, czy powiedzmy nie całkiem ubogim, ale średnim człowiekiem, średniej klasy, nie ma specjalnie różnicy na ulicy. Wszyscy mogą być jednakowo ubrani i biedny może chodzić w okularach, wyglądać na mądrego i z kolei mądry może zachowywać się i wyglądać jak zupełnie ktoś z marginesu, a później się okazuje, że jest bardzo bogaty, a ponadto jeszcze może nawet profesorem jest. Zatem nie ma tej różnicy, ale jest jednak inna. Nasz system społeczno-polityczny w Europie przynajmniej z jednej strony jakby daje taką możliwość ludziom równego zachowywania się i traktowania wzajemnie, przynajmniej publicznie, niemniej wciąż jest wyścig szczurów. Niemniej wciąż jest łasy na jakieś wysokie wynoszenie się. Każdy chce coś znaczyć, każdy chce być indywidualistą, każdy chce być doceniony, więc w związku z tym wszyscy starają się w jakiś sposób wyróżnić się ponad innych. Pytanie, dlaczego mamy się wyróżniać i rozróżniać? Ja nie mówię, że ma być jakaś tak zwana dawniejsza urawniłowka, że wszyscy mają jednakowo chodzić, albo jak w Chinach, jednakowo się ubierać. Nie w tym rzecz. Chodzi o to, żebyśmy my traktowali siebie równo. W tym sensie, że dla mnie jesteś przede wszystkim człowiekiem, że jesteś po chrześcijańsku dzieckiem Bożym, prawda? To jest podstawowe, a kim ty jesteś, to według darów i talentów każdy i każdy na miarę swoich darów i talentów powinien społeczności służyć. Zatem czy służy, tak, prawda? No, ale słuchajcie, tutaj powiedziałeś, Waldemar, w zasadzie dwie rzeczy, tak, gdzie pewne zwyczaje są, załóżmy, poza świeckie, tak, ale są też zwyczaje w kościele, w zbiorowości kościelnej.
zasadzie tutaj te teksty, które czytaliśmy, dotyczą zbiorowości kościelnej, tak? Czy w kościele też możemy dostrzegać pewien snobizm, na przykład pewne grupy, które ze sobą bardzo chętnie przebywają, do których na przykład trudno jest wejść. No co jeszcze? Pewne takie zachowania charakterystyczne dla pewnych ludzi. Jeśli ktoś ich nie ma, no to już jest, powiedzmy, na uboczu. No to ja teraz mam pytanie, bo ten pierwszy wiersz nam bardzo pięknie potwierdza, że w wyznawaniu wiary, to czym powinniśmy się kierować? Wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały, powinniśmy się kierować czym? Spojrzeniem kogo? No tegoż Chrystusa, prawda, którego wyznajemy. To czy takie rzeczy, na przykład podziały, powinny istnieć? No, list Jakuba wskazuje nam na to, że taki problem powstał. I on w różnych okresach Kościoła, tutaj nie mówię o konkretnym Kościele, ale powiedzmy sobie, że to w Europie, te Kościoły w różnoraki sposób przeżywały to i my dzisiaj możemy oglądać, co prawda, na filmach najczęściej, prawda, jak do kościoła przychodzili, prawda, i ci najbogatsi, najważniejsi stali tam na przodzie. Do dzisiaj możemy zobaczyć, jak kościoły są zbudowane, są specjalne ławki dla uprzywilejowanych osób i tak dalej, prawda, a ci biedniejsi gdzieś tam z tyłu. Dzisiaj już tego w zasadzie nie ma. Niemniej jednak tworzą się koterie i na pewno one istnieją w Kościele. Ja znam takie przypadki z bardzo dawnych lat, kiedy po jednej stronie w Kościele siadały kobiety, po drugiej mężczyźni. Taka była zasada w tym Kościele. I była skłócona rodzina i ta kobieta nie chciała tam siedzieć, w innym miejscu nie chciała być, no więc poszła, usiadła tam, gdzie mężczyźni. No i bardzo to śmiesznie było komentowane w społeczności, prawda, ówczesnej. Takie dziwne rozwiązania. Dzisiaj to już nie jest oczywiście problemem, ale ono jest. Ja myślę, że niezależnie od tego, w jakim kościele one są te sprawy, bo one wynikają z naszych charakterów, ale weźmy jeszcze pod uwagę fakt, że na przykład mentalności Polaków, bo my mówimy, powinniśmy mówić dużo o sobie, więc my jako Polacy mamy szczególną jakąś taką przywarę zawiści, prawda, prześcigania się, obmawiania innych, prawda, i bardzo łatwo wprowadzać się w takie sytuacje. Ale słuchajcie, ja jestem Polakiem i nie potwierdzę tego. No cóż, jesteś młody, może jeszcze masz mało doświadczenia. Tak, ale zauważcie, że był to problem, jest to cały czas problem, że pojawia się ta różnica między bogatym a biednym. Tak, że koło bogatego ludzie bardziej skaczą z różnych względów, nie chcemy tego interpretować, a biedny jest, powiedzmy, takim człowiekiem, no, co do którego być może coś spadnie. Mimo że w tamtych czasach też na przykład znaleziono taki statut etiopski, statut apostoła, który mówił wyraźnie, że jeśli na nabożeństwo przyjdzie bogaty człowiek i ładnie ubrany, to prezbiter, który prowadzi nabożeństwo, nie powinien, jak zwykle to się robiło na innych zgromadzeniach, podejść do bogatego i uprzejmie go wprowadzić na odpowiednie miejsce. Prezbiter powinien dalej mówić, przemawiać, czytać Słowo Boże. Ale gdy wejdzie na takie nabożeństwo człowiek biedny, to prezbiter powinien zejść z mównicy, podejść do biednego, rozejrzeć się i jeśli nawet by miejsc nie było, to posadzić go na swoim własnym miejscu, nawet gdyby on miał siedzieć na podłodze. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie, ale zobaczcie, czy Biblia dzisiaj też nie podaje nam pewnych wskazówek, mimo że żyjemy w takim, a nie innym czasie. Mamy to przecież, tak? Więc rzecz polega na czym? Te wszystkie te, powiedzmy, walki klasowe czy inne, powiedzmy, problemy, które mają miejsce, no polega to na czym? No na tym, że jednak ta nieznajomość Słowa Bożego, poznania Boga, czy nawet nie,
niedoświadczenia nawrócenia, bo mówimy dzisiaj o kształcie chrześcijańskim, nie chcemy sięgać gdzieś tam do powiedzmy świeckości, no jednak jest jakby mało zrozumiała, prawda? Ja myślę, że to nie tyle może niezrozumienie, aczkolwiek owszem, nie wiem, czy widzieliście taki filmik, można go obejrzeć w internecie, wydaje mi się, że nawet Nadzieja TV go pokazywała, takie krótkie doświadczenie naturze człowieka, które pokazuje, że z natury swojej właśnie nie chcemy być jakby postrzegani czy też przyklejani do ubogich, a chętniej w taki naturalny sposób pomagamy ludziom zamożnym. Filmik, który pokazuje, że w środku miasta ten sam człowiek przebiera się za dwie postaci. Pierwsza postać to jest taki nieschludny, powiedziałbym zapijaczony, brudny człowiek, który idzie po środku tłumu, nagle pada, leci coś mu z ust, przewraca się i dostaje jakiś tam drgawek czy coś w tym stylu. I reakcja ludzi, która jest kamerowana w tym momencie, reakcja jest żadna. Natomiast w drugiej scenerii ten sam człowiek jest w garniturze, świetnie ubrany, z neseserem, idzie i odgrywa dokładnie tę samą rolę. I okazuje się, że najpierw jedna, dwie, trzy, pięć, dziesięć osób jest zainteresowanych pomocą temu człowiekowi. Albo jego neseserem. Nie, po prostu pada człowiek, który dobrze wygląda, coś się dzieje i to przykuwa uwagę. I to chyba oddaje jakby ten obraz, nie wiem, natury, społeczeństwa. To nie jest w kościele, to się nie dzieje w kościele, ale w kościele też dzieją się takie rzeczy. Ludzie brną do tych zamożniejszych, łatwiej chcą im pomóc. Może mają w tym jakiś interes. Nie jest to poprawne. I stąd ten tekst właśnie, ta rada apostoła, żeby nie iść za tym przykładem, żeby postępować według wiary Jezusowej. Tak. Może, słuchajcie, przeczytajmy jeszcze z listu Jakuba drugi rozdział od wiersza 5 po 9. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, które wypowiedziano nad wami? Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie prawo, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech i prawo potępi was jako przestępców. Tak, dziękuję. No właśnie, zmierzamy jakby głębiej w pewne zagadnienie. No bo tak, z jednej strony Pan mógł złapać wierzyciela, gdy go widział na ulicy czy na drodze i to złapać go za ubranie tu przy szyi, tak? I miał prawo tak go trzymać i zawlec go do sądu, oddać sędziemu, prawda? Wydusić od niego ostatni grosz. Z jednej strony. A z drugiej strony, gdy niewolnik czy jakikolwiek poddany poznawał to Słowo Boże, które czytamy i chciał święcić sabat, no to Pan mu na to nie pozwalał. A więc widzimy tutaj niesamowitą różnicę, prawda? Interesów pewnych. No jeśli tak się dzieje, bo tak się działo wczoraj, tak się dzieje dzisiaj, tak pewnie się będzie działo jutro. Ale w czym rzecz jest? Czy miłość bliźniego tutaj, o którym tutaj czytałeś, Janusz, czy miłość w ogóle nieprzyjaciół, no bo jeśli są takie reakcje, to czy ta miłość nieprzyjaciela na przykład nie stoi często na przeszkodzie w naszym chrześcijańskim życiu? Pamiętajmy o jednej rzeczy. Zanim przyszły te czasy, o których my myślimy, niewolnictwa, tego, które my tak bardzo dobrze znamy, w wielu miejscach Pisma Świętego
jest napisane: a wy panowie. I jest tam kilka kwestii wymienionych. Pan Bóg dokładnie wie. I na przestrzeni dziejów były czasy niewolnictwa. I w każdym czasie, takim złym, kiedy byli na podstawie tego przykładu, o którym mówiłeś, panowie i słudzy, byli ludzie, którzy okazywali troszkę inne zachowanie wobec swoich niewolników, poddanych. Ja pamiętam bardzo dobrze film 12 lat w niewoli. I on bardzo pięknie oddaje. On pokazuje, że są panowie, którzy właśnie postępowali z takim hardym: oddasz mi wszystko. Ale są panowie, którzy są inaczej, mają w sobie tę miłość i zawsze okazują jakąś łaskę, jakieś pozytywne nastawienie. Słuchajcie, ale czy jesteście w stanie miłować nieprzyjaciół? Powiedzcie, jak to wygląda. Chcę powiedzieć tak, że to może za chwilę, na początku jeszcze chcę powiedzieć o jednej sprawie. Odnoszę wrażenie, że jest taki jakiś imperatyw w człowieku, by czynić dobro. Człowiek chciałby być postrzegany dobrze albo czyni dobro, ponieważ ma zupełnie inną motywację. I to jest pytanie, co nami w danej chwili kieruje. Czy jest to jakaś empatia wynikająca z przeobrażonego serca i umysłu dzięki Bogu? Czy też czynimy coś dobrego dlatego, że czujemy, że powinniśmy czynić dobro? Czy to jest tożsame z miłością? Nie bardzo. I tak na przykład możemy przestrzegać różnego prawa tylko dlatego, że prawo należy przestrzegać. Jesteśmy na tyle porządni, że je przestrzegamy i chcemy wypełniać też zasady religijne zgodnie z prawem i wiemy, ponieważ tak jest napisane, to tak wypełniam. Tylko pytanie, czy to jest tożsame z tym, kiedy to przestrzeganie prawa wynika z mojej miłości do Pana Jezusa i z wdzięczności dla tego, co On dla mnie zrobił. I to jest ważne. Czyli tak, to prawo, wykonywanie prawa nie zawsze jest wyrazem miłości. I tutaj trzeba zwrócić uwagę to dalsze postępowanie różnych ludzi, jakie jest. I stąd na przykład biedniejsi ludzie częściej postępują z wyrazu miłości prawdziwej, bo oni niewiele mają do ofiarowania, ale mają współczucie. Oni znają cierpienie, zło. Oni odczuwają, mają to odczuwanie, prawda? Natomiast bogaci no tego nie znają, nie czują, nie rozumieją, ale uważają, że powinni czynić dobrze. I tutaj jest różnica, więc motywacje są bardzo ważne. Ja myślę, że cały problem, nad którym rozważamy tutaj, cały problem z prawem i miłością polega na tym, że my przeciwstawiamy sobie te dwa pojęcia. Tak, bo one pozornie tak wyglądają. Natomiast moim zdaniem prawo jest wtórne do miłości. Tak, czyli najpierw była miłość, potem było prawo. W tym doskonałym oczywiście świecie, bo teraz mamy różne prawa, które są i głupie, i niedobre prawa. Ale Bóg dał prawo z miłości. Najpierw kochał człowieka, a potem dał prawo w określonym celu. Tak, żeby ten człowiek pewnych głupot nie robił, pewnych rzeczy nie robił. I jak w ten sposób spojrzymy na prawo i miłość, to pogodzimy to bardzo łatwo. Tak jak rodzic mówi dziecku, tak najprostszy przykład, nie dotykaj, bo jest gorące. Nie mówi dlatego, że chce dziecku zabronić czegoś dobrego, tylko dlatego, żeby nie cierpiało. Mhm. Ale zobaczcie, mówimy o miłości. Jeszcze raz ponawiam pytanie. Czy potraficie kochać nieprzyjaciół? Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Proszę, Jan. I jeszcze do tej ostatniej myśli. Ten ósmy werset, który przeczytałem, on mówi: wypełnianie królewskiego prawa. To jest ta wielka motywacja. Skoro Pan Jezus powiedział i prawo o tym mówi, że można miłować, nawet trzeba miłować nieprzyjaciół, to można i trzeba. Jeśli nie miłujesz nieprzyjaciół, nie będzie ci w niebie. Tylko już jedna rzecz taka jest. Czy to powstaje w sferze twojego uczucia serca? Czyli podświadomie? Też. Czy powstaje to w wyniku twojej woli? Też. Jedno i drugie. Bo jeśli mowa jest o miłości i w zasadzie o tym, co powiedział Jezus tam, prawda? Bo powiedział, że jesteśmy synami Boga. No to jeśli jesteśmy synami Boga,
no to miłujemy. To mamy miłować, bo Syn Boga ma się zachowywać tak jak Pan Bóg. A Pan Bóg jak się zachowuje? Daje słońce, daje deszcz, daje jedzenie. Tak? Jest mowa o ideałach i bardzo piękne. To studium, ono cały czas nam pokazuje o naturze człowieka, o tym prawie, które musi być, stan, jaki jest faktyczny. Moja odpowiedź na to jest taka. Bardzo ciężko jest miłować nieprzyjaciół. Prawie niemożliwe, zwłaszcza o własnych siłach. Ale ja mam taki przykład, że był człowiek, którego bardzo nie lubiłem. Nienawidziłem wręcz. I objawiało się to w moim zachowaniu również. Niechęci do tego człowieka. Minęło dużo czasu, ale nie wiem, to uczucie, o którym mówiłeś w sercu, wola, bardziej może wola, ale świadomość tego, że chwileczkę, to mnie zabija, to mnie męczy, ja tego nie chcę. I zacząłem się modlić. Panie Boże, zabierz mi ten... Dlaczego ja nie lubię tego człowieka? Dlaczego ja nienawidzę? Zrobi mi coś złego? Czemu tak jest? Proszę, zabierz tę złość. Zabierz tą nienawiść. I minęło trochę czasu i tej nienawiści, złości nie ma. Temu człowiekowi podam rękę, uśmiechnę się, porozmawiam. Ja go lubię, tego człowieka. I to jest moja odpowiedź. Jeśli jest taka sytuacja, jeśli widzimy taką sytuację w sobie, możemy się modlić do Boga. Pan Bóg, który jest Twórcą, który jest sednem miłości, który dał prawo miłości, On z przyjemnością zmieni w nas to chęć, pragnienie, wolę i da czyny. Myślę, że to jest... Myślę, że to też zależy od tego, jak rozumiemy słowo samą miłość. Tak? Mi się bardzo podoba takie stwierdzenie, że miłość to zasada. Więc jeśli rozumiemy ją jako zasadę naszego życia, to ja teraz nie muszę, nie wiem, mojego wroga, który mnie skrzywdził, kochać w ten sposób, że nie wiem, przytulam go tak i mówię, kocham cię, bo tak, bo to nie o to chodzi. Chrystus też tego nie robił w stosunku do swoich wrogów, ale traktował ich tak, że nie robił im krzywdy, tak? Nie wchodził z nimi w jakieś niepotrzebne dyskusje. Więc miłość jako zasada, tak, jeśli tak ją rozumiemy, wtedy nie jest to łatwe, ale może trochę prostsze. Słusznie, tu bardzo fajną myśl podkreśliłaś, bo w zasadzie, gdy mówimy o tej miłości, to mówimy o miłości agape, o miłości filia. Nie? No nie poruszamy już innych kwestii, jak miłość storge, czy powiedzmy jeszcze jakieś tam, które są. W zasadzie tutaj to, co Jezus powiedział, to chodzi o miłość agape, prawda? I rzeczywiście ona wypływa z naszej woli, nie? Z zasady pewnej, jakby z takiej intelektualnej, z intelektualnego, rozumowego podejścia, że tak należy. Natomiast ta miłość filia, prawda, to wypływa z uczucia serca. Mamy do dzieci, do żony, do męża, do najbliższych swoich i tak dalej, nie? A więc rzeczywiście, tylko że tam Jezus jeszcze podkreślił bardzo fajną rzecz, bo powiedział, że mamy być w tej kwestii, w tej naturze postępowania mamy być doskonali, tak jak Ojciec, prawda, jest doskonały. I tam też bardzo fajna rzecz jest, bo na słowo doskonałe jest słowo greckie telos. A więc doskonały w sensie funkcjonalnym. To nie jest doskonałość taka, że my nie zgrzeszymy, ale że idziemy w tym kierunku, do którego zostaliśmy powołani cały czas. To nie jest doskonałość taka, że nie robimy pomyłek i nie uda się nam, może tak w cudzysłowie powiedzmy, zrobić tej pomyłki, ale że reflektujemy się szybko, idziemy nadal w tym samym kierunku, do którego nas Pan Bóg powołał. Także ta miłość i funkcjonowanie wokół tego, powiedzmy, prawa, które Pan Bóg dał, no nie może być ujęta w odosobnieniu, prawda? To jest całość, bo prawo powstało oczywiście z miłości Bożej. Ale moi drodzy, zbliżamy się jakby do końca, czyli powoli lądujemy, tak? Zastanówmy się jeszcze nad jedną kwestią. No bo tak, co będzie mieć miłość do prawa, jeśli prawo pojawi się na sądzie, a pojawi się, i wobec tego prawa będziemy sądzeni, tak? Jak to pogodzić, jak to może funkcjonować? Oczywiście ktoś powie, no mamy Boga Wszechmocnego, tak? No ale coś powiedzmy na ten temat.
by jakby wejść w taki pewien nurt, który jest bardzo istotny dla grzeszników, czyli dla nas. No pytanie, w którym miejscu na tej rozprawie sądowej jesteś? Czy jesteś na ławie oskarżonego? Czy jesteś na ławie świadka? Czy zostałeś niesłusznie oskarżony i masz świadomość, że nie jesteś przestępcą? No to pytanie jest, w którym miejscu jesteś, jaką masz linię obrony? No. Albo jakiego obrońcę masz chyba raczej? Też. Bo to, że jesteśmy winnymi, no to nie ulega wątpliwości. To każdy ma poczucie winy. Byliśmy winnymi. No, w przypadku stojąc na sądzie. Myślę, że stając przed sądem, jesteśmy wszyscy winni. Natomiast pytanie, co obrońca zrobi, prawda? Albo mamy obrońcę, który jest nie tylko obrońcą w sensie prawnym, ale jest obrońcą wykupicielem, czyli zapłacił, prawda, za nasze winy. Więc to jest zupełnie taka kwestia. Nie możemy pominąć tej kwestii, że my jesteśmy winowajcami. No bo czasem komuś się wydaje, no jest pięknie, Pismo Święte mówi tak, świętymi bądźcie. Inni powtarzają te słowa w różny sposób też, świętymi bądźcie. Mamy obowiązek starać się być tymi świętymi, ale wcale nie oznacza, że nimi jesteśmy w sensie bezgrzeszni. Jesteśmy. I w związku z tym stajemy. Ale jeżeli mamy kogoś, kto za nas zapłacił karę, no to wówczas mamy zupełnie inną sytuację, bo my wtedy stajemy z wiarą. I z tej wiary właśnie w tego odkupiciela powstaje ta empatia we mnie, czyli miłość, prawda? I przekonanie, i to stwierdzenie, że ta miłość i miłosierdzie Pana Jezusa czy Pana Boga jest ponad prawem, którego ja byłem przestępcą. Mhm. A czy możemy jeszcze na zakończenie, powiedzmy, naszego rozważania przeczytać teksty z listu Jakuba, drugi rozdział, od 10 do 13 wiersza. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Proszę bardzo. Miłosierdzie góruje nad sądem. To nie jest ludzki aspekt, prawda? No, nie jest część ludzkiego rozumowania. Jest to część boskiego. Rozumowania, podejścia, prawda? No, ale też istotne jest, jak ci, którzy no, po kolei idąc poprzez te różne schody, które pojawiają się w życiu, jak ci przyjmują tą wskazówkę, którą Bóg nam przedstawia. Także sąd to jedno, miłosierdzie to drugie. Ale miłosierdzie i łaska i sprawiedliwość można podpisać pod jednym słowem. Miłość. A miłość zawsze stoi nad prawem. Oczywiście nie jest tak, że prawo mamy poniechać. Ale jest tak, że jeśli mamy miłość i mamy łączność z Bogiem, to prawo zawsze jest w świadomości naszej i zawsze będzie respektowane. Stąd Jakub wskazał, prawda, na pewne czynności. No co dzisiaj moglibyśmy powiedzieć słuchaczom zainteresowanym, tym, którzy może popadli w jakieś problemy, może mają jakieś zniechęcenia? No myślę to, że Pan Bóg jest obecny, działa i jest gotowy wspierać i pomagać, odtwarzać to, co nowe. Stwarzać na nowo psychikę, osobowość człowieka, aby mógł postępować naprzód. I to jest bardzo piękne, czego doświadczamy w służbie dla Boga, żyjąc tutaj na tej ziemi, która zawsze miała i ma wiele problemów. Z nadzieją patrzymy na to, co się wydarzy w przyszłości, bacząc, że sąd jest tylko właściwym zjawiskiem,
dla całej ziemskiej społeczności. Dziękuję za wspólne rozważanie Bożego Słowa. Na zakończenie pomodlimy się z Klaudią. Bardzo proszę. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas, który mogliśmy tutaj spędzić i za to studium Twojego Słowa. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, którą nam dałeś, tą doskonałą i najlepszą. I prosimy, abyś nauczył nas właśnie tak kochać, żeby to było takie naturalne dla nas, żeby to była taka zasada, która będzie widoczna we wszystkich naszych czynach i żeby zachowywanie prawa wynikało właśnie z tej miłości. Panie, prosimy Cię o to w imieniu Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę i zapraszam na kolejne studium z listu Jakuba pod tytułem Wiara, która działa.